even get to cross. Hej, cześć, witam, pojawiam się i znikam, słuchajcie, Taxi z RTS z tej strony, witam was w kolejnym odcineczku z serii Zagrajmy Razem w Shakes and Fidget. Jak widzicie, jeszcze powolutku robię misję, słuchajcie, właściwie to do końca dnia zostało nam 15 minut, no więc raczej, słuchajcie, będzie coraz trudniej w ogóle zrobić dzisiaj wszystkie misje, ale chyba mi tam jeden grzybek tylko został, więc teoretycznie jakoś też nie płaczę specjalnie. O, słuchajcie, wymieniam sobie tą itemkę za tą, z tego względu, że uważam, że ta moja jest po prostu już za słaba, że te 100 umiejętności to jest za mało. No i niestety, mogę już włączać SFDB, w sumie to nikomu chyba to nie przeszkodzi. Dobra, teraz sobie sprawdzimy tutaj. Zręczność. Czekajcie, zobaczymy, jak mi będzie pasowało. No, w sumie tak jest lepiej, tak? Chyba jest lepiej, słuchajcie. To sobie sprzedajemy. No, to też sobie sprzedamy. A to zostawimy, słuchajcie, żeby wrzucić sobie do tego, do jakiegoś skromnego WC-ka. No i spuścimy to w kibelku, słuchajcie. No, tutaj ktoś mnie zaprosił do gildii. Słuchajcie, dostałem dzisiaj 100 wiadomości. W ogóle nagrywam ten odcinek z jednym dniowym opóźnieniem, także jutro już go muszę wrzucić, za co mi wybaczcie, słuchajcie, opróżniam oczywiście całą pocztę, niestety jak to ja, ale pozdrawiam wszystkich, którzy napisali, przepraszam, że tych wiadomości nie czytam, po prostu nie mam jak. Słuchajcie, teraz tak, jak widzicie, w gildii troszeczkę się zmieniło, no jakieś tam drobne zmiany są, no są czy nie są, no pewnie, że są. No i tam na przykład tutaj się wchodzi do portalu, tutaj dodali taką skromną, taki skromny widget, takie coś, że tutaj pokazuje nam ile mamy trenera, ile tego wszystkiego, tutaj możecie sobie wrzucać na gildię. Słuchajcie, ogólnie w gildii to ja jestem na poziomie, o tutaj, 129, czyli słabiutko, no słabiutko mi ostatnio idzie. Dobra, grzybki mógłbym kupić dwa. Ale kupię na razie jeden, czekajcie, sprawdzę. I ja bym tutaj jakieś misje dawał za... za ten, a czy ja mogę w tym czasie robić jeszcze lożki? Mogę, o, to akurat jest spoko, czekajcie, a czy mogę ja wejść jeszcze do karczmy za ten czas? To w sumie możemy sobie na chwilę anulować, wrzucić tu... O, jak miło, spuszczamy sobie... Ulala. Wiecie co? Chyba jestem w stanie się poświęcić. Chociaż nie jestem jednak w stanie się poświęcić. To spuszczamy sobie w kibelku, no i dostaliśmy też jakąś tą średnią. No, i temek w miarę całkiem w miarę fajny, no ale niestety. Niestety, ja już mam swój. Dobrze, o, tutaj do klasera już po opóźnieniu lekkim mi wrzuciło coś. Bardzo się z tego cieszę. No i co dalej? Co dalej, słuchajcie? No dalej może to, że rozdamy sobie jakieś statystyki, co? No chyba trzeba jakoś rozdać staty. O tak, no i rozdaliśmy sobie tutaj statystyki. Teraz tak, atakujemy kogoś na arence. A niech to będzie na przykład... a nóż, ktoś tutaj, na przykład on. Tak, zaatakujemy sobie go. Evernight, tak się nazywa nasz przeciwnik. Osobiście to atakuję go z taką nadzieją, że wygram. Jednakże wiecie, jak to bywa. Raz masz farta, raz masz pecha. No i, no dobra, udało mi się. Tym razem, słuchajcie, udało mi się, na szczęście mi się udało. Raz na chybił trafił, słuchajcie, odświeżę sobie tutaj i... No wiecie, miałem taką... No cóż, powiem tak, to ja bym sobie zakupił jeszcze w sumie dzisiaj. Mam nadzieję, że jakieś lożki wpadną, wtedy będzie na pewno dużo łatwiej. No ale na początku atakujemy bestię. No bestia tutaj stawia opór ciężko z nią. I teraz tak, mam 125 poziom, o proszę, 79% klasera, wbite panowie, zaliczone. Zaliczone czy nie zaliczone? Dobrze. I teraz tak. Don Jones. Dobrze. Ja mam, słuchajcie, loszek number, bo tutaj mam 3, to mam 7 teraz, tak? O Jezu, w 7, 10 na 10, to ja przecież do cholery nie dam rady.
9% na wygraną to zasadniczo bardzo mało. W ósmym mam 6 na 10. To w sumie też bardzo mało szans, że wygram. 3%. Aha, a w dziewiątym mam 3 na 10. No i tutaj, słuchajcie, mam największe szanse. Pamiętajcie, atakujemy tylko 3 razy. No i do 3 razy sztuka. Atakujemy piekielnego obcego. Mam nadzieję, że wygramy z nim. No proszę, taksi, postaraj się, weź ty się w garść, co? Chłopie, zacznij unikać, nie daj sobie takich krytów ładować na pyskol i wszystko będzie git. Ja zawsze postarzam, że wszystko będzie git, tylko żebyś zaczął unikać i nie dał się temu pajacowi. No widzę, że uniki to, słuchajcie, są bardziej po stronie naszego przeciwnika niż po mojej, chociaż po mojej tak, też po części, ale no sami widzicie, czy jeszcze coś z tego będzie, wątpię, naprawdę wątpię, chociaż... Nie, słuchajcie, zaatakujemy jeszcze raz, no ja osobiście mam nadzieję, że wygram. Atakujemy go po raz drugi, piekielny obcy, próba numer 2. No tutaj już na początku troszeczkę lepiej mi się powodzi niż wcześniej, ale widzę, że jednak nie. Jednak wróciło wszystko do normy i niestety przegrywa mi to dość sporo. Może jeszcze coś z tego będzie, słuchajcie. A nóż coś z tego będzie, a nóż jednak nie będzie. No nie ma to jak dwa wspaniałe kryty w mój korpus. Gratuluję, piekielny obcy. No masz ty, słuchajcie, kondychę niezłą i ataki ostre. Ta walka zaczyna się wspaniale, słuchajcie. Ta walka zaczyna się wspaniale. Czy nasz przeciwnik ma już 700 tysięcy HP po tych wszystkich krytach, które mu zadałem? Coś niesamowitego, słuchajcie, a ja dalej trafiam, dalej trafiam. Niesamowite, słuchajcie, za trzecim razem, mówiłem, do 3 razy sztuka, ale za trzecim razem, jak go zniszczyłem, no to masakra, no, gościu był zmasakrowany, jak lewaki. Dobra, to co, kupujemy sobie nowy. Pomyliło mi się, tak, to. Dobra, no i nakładamy sobie. No, pasek leży bardzo fajnie, no i mam troszeczkę więcej zawsze tej zręczności, ale kogo teraz atakować, słuchajcie, no tutaj pojawia się takie pytanie dość ciężkie. Może spróbujmy zaatakować wielką stopę, słuchajcie, do 3 razy sztuka, jak to mówią, bijmy zatem. Ale pięknie, muszę przyznać, że pięknie pokonałem tego przeciwnika w poprzedniej bitewce, no to było coś cudownego. Dobra. No widzę, że i z wielką stopą jakoś sobie na razie daję radę, tylko żebym jeszcze zaczął unikać. Tak, jest pierwszy unik, jest drugi unik. No taksi bardzo ładnie. No taksi to dziś ma talent, ja dziś w niego tak wierzę. No i kolejna wygrana, słuchajcie, kolejna wygrana, to jest znowu to czego chciałem. No i mamy 130 poziom wbity, słuchajcie, już jest wbity, już mamy to właściwie za sobą. Dobra, bierzemy tą misję i możemy co robić? No możemy atakować kolejnego przeciwnika, tylko którego, no teraz tego, bo ja już tu w sumie nie wiem, czy w ogóle mamy jakiekolwiek szanse i czy w ogóle jest sens próbowania. Dwa lóżki już, słuchajcie, są pokonane. Pewnie gdzieś tam do góry troszeczkę wskoczyłem. No niby tak, ale chyba widzę, że część osób się po prostu do nas przyłączyło ostatnio i mamy jakieś takie lepsze levele. Dobrze, istota pozaziemska, no tutaj na pewno mam bardzo małe szanse. Mogę się założyć, chociaż słuchajcie, no zobaczymy, wszystko się jeszcze da rady wytłumaczyć jakoś sensownie i taksi, niestety nie tym razem. Spróbujmy jeszcze raz, tym razem zaczęła istota pozaziemska, ja jestem w stanie go pokonać, ja jestem w stanie go zniszczyć, ja jestem tego świadom i hip hip hura, słuchajcie, mamy kolejnego przeciwnika za sobą, no i kolejnego oczywiście do klasera. 30 tysięcy kasy już na naszym koncie. No muszę pochwalić taksiego, bo dzisiaj mu naprawdę super idzie. Teraz tak, które tutaj są lożki, to jest 7 na 10, no tak, 10 na 10, 170 poziom. 6% to dość niewiele, tutaj mam 7 na 10, to i tak w ogóle będę miał mało, ale tu już jest 4%, to już jest gorzej. No a tutaj mam 5 na 10, tak?
O Jezu, to gdzie, panie? No, ale w sumie, słuchajcie, teraz można by było spróbować raz tutaj, że zjawę chociaż raz. Trzepnąć ją tam troszeczkę z barku. Ale kryty to nasadzi, słuchajcie, kryty to nasadzi niezłe. Spróbuję jeszcze raz. No, ten damage mi się by raczej nie spodobał. No, chyba że ja bym go zadawał. I teraz taksi, może jakieś kryty ja bym zasugerował, żebyś chociaż jednego kryta walnął. A atakujemy ją już po raz trzeci, słuchajcie, po raz ostatni. Mam nadzieję, że tym razem taksi coś ze sobą zaprezentuje. Taksi, masz szansę się wykazać na forum publicznym. Niestety, ale spróbuję jeszcze raz, bo ja wierzę, jest wiara, jest potęga. Tak, super kryt, niestety. No, przeciwnik popisał się dwoma chyba mocniejszymi. Zobaczymy, czy jeszcze raz mogę spróbować. Niestety, słuchajcie, zjawa jest nieosiągalna. Panowie i panie, wydałem na tym odcinku dość kasy, żeby twierdzić, że słuchajcie, niestety już to by było na tyle. Tutaj jeszcze sobie pominę. No i teraz co? Teraz robimy sobie to, bo najwięcej exp, jak wiecie, exp jest najważniejszy. Panowie i panie, powiem tak, szkoda troszeczkę, że już nie dam rady. No ale gdzie? Tutaj nie ma szans, słuchajcie, nie ma szans z tymi na przykład duchem wulkanu. No 2,5 miliona HP, no to jest dla mnie za dużo, zdecydowanie za dużo. Ja mu jeszcze walę jakieś malutkie kryty, on mi wali jakieś kryty z dupy. Chociaż tak teoretycznie, jakby to brać na uniki, jakby to brać lekko na kryty, to tak, no niby jest jakaś tam szansa na wygraną, ale czy ta szansa jest duża? Ej, czekajcie. No, ale jest blisko. Ale jest blisko. Już myślałem, że nas taksi, tak wiecie, lekko zaskoczy i pomyśli sobie, kurczę, może jednak dam radę, tak wiecie, tak spontanicznie rzecz biorąc, no i można by było tutaj dać radę. Ale taksi pomyślał, nie ma opcji. Nie ma opcji. Słuchajcie, no i możemy jeszcze zaatakować sobie smoka obłędu już właściwie tylko dla fazy. No, z tym nie mamy na razie szans. Na razie, słuchajcie, te dwie postacie mnie interesują i tylko tutaj mam szansę. Jak otworzę kolejny loch, to już będzie 10, tak? Ulala, 205 poziom gościu będzie miał. Troszeczkę słabiutko. No nie wiem, czy mu dam radę, słuchajcie, nie wiem, czy mu dam radę, powiem szczerze, że no, jestem tak raczej średnio. 45, słuchajcie, pozycja w rankingu i wciąż rośnie. Wciąż rośnie, jak widzicie, wszyscy top to są nasi ludzie, to jest apogeum, wszystko to jest apogeum. No i nasza gildia oczywiście utrzymuje się na top 1. Ile mamy? 130%, tuż za nami jest Salvo Honor. I też mają sporo procent. No, powiem wam szczerze, że Wesołe Poprotki też tutaj jako tako walczy. Wszyscy walczą o topkę, ale nie każdemu wyjdzie, wiadomo. No nie każdemu w życiu wychodzi, nie każdemu wychodzi w grze, także niestety różnie to bywa. No a żyć dalej trzeba. Panowie i panie, no chciałbym wszystkich tutaj zaprosić na kolejny odcineczek, jak tylko zaatakuję, załóżmy sobie kogoś. O, załóżmy tą osóbkę, chociaż wydaje się być całkiem niezna, jednakże niezła. Ale myślę, że jest szansa, abym wygrał i niestety, ale dostałem baty. Ojejciu, ale baty, kurczę. No dobra, to co? Trzymajcie się wszyscy bardzo mocno i do następnego. Taksi z RT, piona. Didn't even get to bronze.